wyglądała droga do niepodległości firmy Paradox Interactive. Dlaczego akurat niepodległości? Aby zrozumieć to zagadnienie, cofnijmy się do 1980 roku, wtedy bowiem powstaje Target Games AB. Firma zajmowała się papierowymi RPG-ami oraz bitewniakami. Jedna z ich produkcji nosiła nazwę Smoki i Demony. Nie muszę chyba mówić, do kogo bili. Firma bardzo szybko się rozrastała, więc podzielono ją na trzy części. Target Games AB, Target Games Adventure AB, które otworzyło swoje filie na terenie USA, Irlandii oraz Wielkiej Brytanii. A także najważniejsze dla nas Target Games Interactive, później nazwane Paradoxem, ale nie uprzedzajmy faktów. Widząc rozwijający się rynek elektronicznej rozrywki, Target Games postanowiło ugryźć dla siebie ten kawałek tortu. Większość z ich gier była mizerna i zamiast polepszyć, tylko pogorszyła kondycję całej spółki. Jedną z lepiej przyjętych gier było Sphericate, jeżeli dobrze to wymawiam. Po polsku przetłumaczono to jako Korona Północy. Co to za gra? Ta produkcja została wydana zarówno w wersji planszówki, jak i komputerowej gry PC. Gra przenosiła nas do nowożytnej Szwecji, a jej celem było zarządzanie prowincją, dbanie o jej prosperity, aby powiększyć swoje wpływy w Skandynawii i stać się królem Szwecji. Zwycięstwo mogliśmy dostać zarówno na drodze militarnej, jak i ekonomiczno-dyplomatycznej. Gra dawała nam możliwość rekrutowania jednostek piechoty, kawalerii oraz artylerii, bądź zatrudnienia grup najemników z sąsiednich krajów, takich jak na przykład Dania bądź Polska. Jeżeli już teraz kojarzy wam się z pewną inną grą Paradoksu, to nic bardziej mylnego, ponieważ poza wydaniem trzech części Korony Północy doczekała się ona również spin-offu pod tytułem Europa Universalis. Wracając jednak do naszej walki o niepodległość, kondycja Target Games AB była w opłakanym stanie. Gdzieś między 1995 a 1999 rokiem rodzi się spółka córka Paradox Interactive, będąca częścią Target Games Interactive. Nowo powstały Paradox miał zajmować się dystrybucją gier komputerowych, natomiast równolegle obok niego rodzi się Paradox Entertainment, który miał kontynuować spuściznę Target Games Interactive poprzez wydawanie gier RPG oraz bitewniaków. To mniej więcej w tym momencie na scenie pojawiają się dwie najważniejsze postacie dla twórców Hoya i Europy. Theodor Bergquist oraz Fredrik Wester. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. W styczniu 2000 roku zawiązała się grupa akcjonariuszy na czele z przed chwilą wymienionymi panami. Postanowili za pomocą swoich akcji wykupić cały Paradox. Transakcja wynosiła około 6,4 miliona dolarów. Tak oto zarówno Paradox Interactive, jak i Entertainment zyskały niepodległość, zaś Target Games było już tylko cieniem na kartach historii. Co więcej, nowa spółka dostała dofinansowanie zarówno od zagranicznych, jak i lokalnych inwestorów w wysokości 500 000 dolarów w koronach szwedzkich. Taki datek na dobry początek. Fredrik został prezydentem Paradox Interactive w maju 2001 roku, zaś jego kolega Theodor został prezydentem Paradox Entertainment. I tak, nie przesłyszeliście się, celowo używam tutaj słowa prezydent, zaraz rozwinę ten temat. Uporządkujmy to wszystko na osi czasu. Jak widać, temat jest niezwykle złożony, a co do prezydenta Paradox, to jest to nic innego niż znany powszechnie dyrektor generalny bądź z angielskiego CEO, tym, że tu po prostu inaczej się nazywa. To jest w sumie ciekawe, że firma zajmująca się od lat tworzeniem gier strategicznych o tematyce historii posiada jakże prestiżowy tytuł prezydenta firmy. Brzmi to na pewno dumniej niż jakiś tam dyrektor generalny. Tytuł ten jest rzadko spotykany, ale jak widać, Paradox jest tutaj wyjątkiem. To jest trochę na zasadzie, jak macie burmistrza miasta, prezydenta miasta. Wiadomo, że prezydent zawsze będzie brzmiał dumniej niż jakiś tam burmistrz. Pabianice pod Łodzią stanęły właśnie przed takim wyborem. Historycznie Pabianice miały prezydenta, dlatego pomimo, że Pabianice nie przekraczają progu, który teoretycznie pozwalałby im na posiadanie głowy miasta w formie prezydenta, no to jak widać go mają. No, taka ciekawostka niezwiązana z tematem. O pierwszych grach Paradoxu, takich jak Europa Universalis, Hearts of Iron bądź Crusader King, wspominałem już przy okazji Tygodnia Strategicznego. Podlinkuję wam w opisie, nie będę się tutaj drugi raz nad tym rozrabniał. Jako ciekawostkę wspomnę, że Hearts of Iron 1 został u nas wydany pod nazwą Europa Universalis II Wojna Światowa. Paradoxy rozdzieliły się w 2004 roku. Do tej pory się wspierały, a potem każdy poszedł w swoją stronę. W następnych odcinkach zajmiemy się tylko Paradox Interactive. Kradził sobie Paradox przez pierwsze lata swojej działalności. W latach 2001 do 2007 wydał lub wyprodukował około 26 gier. Ile? Omówię tu kilka ciekawszych pozycji. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Paradox miał swoją własną grę przygodową. Uno Zagnę Swa Kampen, wydana w 2001 roku. Przygodówka 3D, w której wcielamy się w młodego wikinga imieniem Udo i na przestrzeni gry zdobywamy coraz większą dominację na terenie Skandynawii. Widać, że Sphericate odcisnęło tutaj jakieś swoje piętno. Nasz bohater Udo szykuje się na wyprawę na wyspę Birkog, aby wziąć udział w starej tradycji zwanej jako Svakampen, która polega na tym, że najwytrwalsi wojownicy z północy walczą między sobą. Gra zaczyna się od tego, że musimy naprawić statek, którym de facto popłyniemy na ten turniej, a potem, kiedy już jesteśmy na miejscu, okazuje się, że w kraju trwa wojna domowa, ponieważ brat króla postanawia go zaatakować. My stajemy po stronie tego króla i na przestrzeni kampanii pomagamy mu w zakończeniu wojny domowej.
Gra bazuje na książce Sakampen autorstwa Martina Eriksona. I ma bardzo fajną muzykę. Która gra była kamieniem milowym dla raczkującego paradoksu? Europa Universalis 2, wydana w 2001 roku, wprowadziła szereg istotnych zmian. Między innymi wydłużyła okres rozrywki. Teraz mogliśmy grać w dziale 1419 do 1820 roku. Dodano wiele opcji dyplomatycznych, między innymi wpływanie na sukcesy innych państw, stanie porozumień handlowych i wiele innych. Z pierwszych dodano tutaj ery historyczne. No, najnowsze odsłonie są to na przykład era wielkich odkryć, reformacji itd., itd. Poprawiono również boty i wiele innych. W 2004 roku Europka doczekała się pierwszego DLC-ka pod tytułem Asia Chapters. Tutaj by pasowało coś o nim powiedzieć, ale z tego, co wyczytałem, to był to chłam. I by ciężko o nim znaleźć jakiekolwiek informacje, poza tym, że ktoś tam do Chin wprowadzał, coś do Japonii i coś do Korei. Dodam, że w 2004 roku również wychodzi produkcja pod tytułem Two Thrones. Była to gra na silniku Europki, która obejmowała okres wojny stuletniej oraz wojny dwóch róż. To zostało wydane jako jedna gra. Jedzie tutaj paradoksem na kilometr, tyle wam powiem. Co się stanie, kiedy twórcy Europki postanowią stworzyć grę łączącą elementy cywilizacji oraz Total War? Ano, stanie się Legion, gra współtworzona ze Slytherin Games, wydana w 2002 roku. Gra daje możliwość wybrania epok historycznych jak Zjednoczenie Italii, Wojny Galijskie, a także podboje na Wyspach Brytyjskich. Mamy tu rozbudowę miasta, zbieranie surowców, grę turową, a żeby to jeszcze podkręcić, mamy spektakularne jak na tamte czasy bitwy, które liczebnością wojsku od razu przywodzą inspirację seriom Total War. W grze poza aspektem militarnym i ekonomicznym mamy również opcję dyplomacji. Gra rok później doczekała się także wersji Gold. Tego samego roku Paradox i Slytherin zaprezentowali nam grę Chariot of War, która była w zasadzie tym samym co Legion, tylko tym razem przenosiła nas w klimaty bardziej Bliskiego Wschodu, Anatolii, a także starożytnego Egiptu. Czy Paradox stworzył grę RPG? Jeszcze jak. Valhalla Chronicles z 2002 roku jest hybrydą hack and slasha oraz starych RPG w rzucie izometrycznym pokroju Baldura. W grze wcielamy się w jedną z czterech postaci, która przedstawia nas jako wodza klanu. W trakcie gry możemy zrekrutować do naszego teamu aż 6 kompanów, którymi przemierzamy krainy inspirowane mitologią nordycką. A dlaczego nigdy nie słyszeliście o tej grze? Tego samego roku studio, które współtworzyło tę grę z Paradoxem, czyli Oblivion Entertainment, zostało zamknięte. Chyba dodatkowy komentarz jest zbędny. Na zakończenie wspomnę o grze Diplomacy z 2005 roku. Jest strategią turową, gdzie przemieszczamy nasze pionki na mapie Europy. W sumie ta gra wygląda jak taka bieda Europka. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego o tych bądź co bądź zapomnianych tytułach. Dla patronów przygotowałem PDF-a, gdzie rozwijam wątek serii Sphearic. Rozwijam wątek prawdomarek, jakie nabył Paradox od Target Games. Opowiadam, co się dalej stało z Paradox Entertainment. Jeśli chciałbyś zostać naszym patronem, aby wspomóc rozwój kanału i uzyskać dostęp do specjalnych bonusów, kliknij w link w opisie. Z góry dziękujemy wszystkim obecnym, jak i przyszłym patronom. No logicznie, po tym odcinku powinien być film o Clausewitz Engine, który nagrałem już jakiś czas temu, więc dla zachowania chronologii polecam się z nim zapoznać. Na dniach pojawi się ankieta, w której to wy zdecydujecie, którą serię Paradoxu mam przybliżyć w najbliższym czasie. Będzie dedykowany film serii Europa Universalis, Hearts of Iron, Victoria, Crusader Kings, a także Age of Wonder, które specjalnie tutaj pominąłem. Zobaczymy, kto jest waszym faworytem. Tyle ode mnie, widzimy się już niedługo przy okazji kolejnego odcinku. Do zobaczenia.